Hej, dziś rozmawiamy z Mariuszem Ławnikiem, prezesem Stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy. Witaj, Mariuszu. Witam Ciebie, witam Państwa. I jak możemy przeczytać w opisie Waszej działalności, między innymi edukujecie społeczeństwo w sprawach LGBT, walczycie z wszelkim wykluczeniem, ale robicie to być może w nie taki sposób, jak niektórzy mogliby się spodziewać po takich hasłach i takich flagach, jakimi się reklamujecie. Dlatego czy mógłbyś nam na starcie opowiedzieć o celach Waszej organizacji i o tym, jakie akcje przeprowadzacie? Znaczy, w pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną, dość prostą chyba i oczywistą rzecz, że jako organizacja widzimy coś więcej niż czubek własnego nosa. LGBT to nie jest jedyna, czy powód, jedyny powód wykluczenia. Tych powodów jest dużo więcej. Można być wykluczonym z powodu bezdomności, niskich zarobków, słabego pochodzenia, słabego, mam na myśli to, że z małej miejscowości, ze wsi, przecież takie osoby również są marginalizowane i tak dalej. Znaczy, trzeba jakby w działalności społecznej widzieć coś więcej niż to, czego samemu się doświadcza. I cele naszej działalności to są przede wszystkim kwestie społeczne, kwestie edukacyjne. Kiedy mówię społeczne, mam na myśli na przykład to, że w czasie pandemii rozpoczęliśmy karmienie ludzi na ulicy Piotrkowskiej, na pasażu Schillera, zamiennie z Piotrkowską 100. Ponieważ zobaczyliśmy, że no jest taka potrzeba, tak? I kiedy komuś udzielamy posiłku, schronienia w naszym hostelu interwencyjnym, to ja nie pytam w pierwszej kolejności, nie wiem, o to, jakie ma poglądy, w co wierzy lub nie wierzy, czy nie daj Boże, jaka jest jego orientacja seksualna, bo to są ostatnie rzeczy, które w tym momencie mnie obchodzą, tak? Nie obchodzi człowiek z jego dramatem, z jego bezdomnością. Pamiętajmy, że w czasie nieszczęsnej pandemii możemy mieć różne zdanie, bo to, że tak powiem, różne teorie antyszczepionkowców i antykowidowców do mnie docierają. Anyway, kwestia jest tego rodzaju, że skutki tego, co się zadziało w ostatnim roku czy półtora roku, dotknęły bardzo dużej ilości osób. Tak? Ci ludzie stracili pracę. Skoro stracili pracę, aby pracowali na tak zwane umowy śmieciowe, często młodzi ludzie, którzy nie mieli jakichś szczególnych oszczędności, zaczynało tracić środki, zaczynało tracić dach nad głową, podstawowe kwestie do codziennego życia i takim osobom po prostu staraliśmy się pomagać. No, zaczęło się w dość ciekawy sposób, ponieważ podczas ścisłego lockdownu zrobiłem streama i mówię, słuchajcie, tęczowi społecznicy, podczas lockdownu, tęczowi społecznicy, musimy wyjść na ulicę i rozdawać ludziom jedzenie, więc wyobrażałem sobie i tak jak przypuszczałem, tak też było, że mina tęczowych społeczników była nietęga, no jak to on chce nas wyprowadzić na ulicę w momencie, kiedy jest lockdown. I rzeczywiście tak się stało. Zaczęliśmy od bułek, było ciepło, więc nie myśleliśmy o gorącej zupie, ale to tak bardzo, że tak powiem, się rozpędziło, że wychodzimy kilka razy w miesiącu z żywnością. W zimą pamiętam, jak TV France robiło nas materiał i odczuwalna temperatura to była minus 23 stopnie. I operator, i dziennikarka w ogóle nie mogli sobie tego wyobrazić, jak to jest, że my kilkanaście godzin stoimy, tą supę gotujemy i w ogóle, że nam się chce, tak? Więc w ogóle, kiedy powstawaliśmy w Kwaszczynie w 19 roku, to naszym takim głównym pomysłem na działanie była pomoc, była działalność społeczna, charytatywna. Myśmy powstali w ogóle na kanwie słów pana Marka Jędraszewskiego. Wybaczcie, nie będę go tytułował tytułami osoby duchownej. Pana Marka Jędraszewskiego o tęczowej zarazie. Właściwie on jest swego rodzaju naszym ojcem, założycielem. A wynikło to też również na bazie mojej współpracy z Rafałem Betlejewskim, z którym
robiłem materiał na temat pensjonatu pod tytułem Pokoje Kwiatowe przyjazne osobom LGBT+. O co chodziło w tym pensjonacie? Bardzo krótko. Chodziło o to, żeby stworzyć miejsce, w którym osoby spod znaku tęczy czuły się swobodnie, przyjeżdżając na odpoczynek, na wakacje, żeby nie czuły się skrępowane. No i Rafał Betlejewski zrobił o tym materiał. I w momencie, kiedy zrobił materiał, ja wśród widzów Rafała Betlejewskiego stałem się osobą rozpoznawalną i natychmiast po słowach pana Marka Jędraszewskiego pisało do mnie bardzo, bardzo dużo osób. I co myśmy zrozumieli? Co ja zrozumiałem? Zrozumiałem kilka rzeczy. To znaczy, też ostatnio rozmawiając z sędzią Igorem Tuleją, kiedy ja zresztą miałem z nim przeprowadzić wywiad, ale po prostu emocjonalnie bym nie wyrobił, przeprowadzając z nim wywiad, bo on mi zaczął opowiadać o tym, że w momencie, kiedy padają społecznie jakieś hasła na jego temat, wypowie się jakiś polityk i tak dalej, on doświadcza autentycznej, werbalnej i niewerbalnej przemocy ze strony społeczeństwa. Kiedy go tak słuchałem, bo myśmy dość długo rozmawiali, to mówię, mój Boże, przecież dokładnie to samo dzieje się jakby w przypadku osób tęczowych. Nas nic nie dzieli, bo oczywiście jestem daleki od wszelkiego rodzaju takiego demonizowania, o Boże, jak to strasznie źle w Polsce, jeżeli chodzi o środowiska LGBT+, i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, nie jest dobrze. To znaczy, nie jesteśmy w Rosji i może nie jest tak, na pewno nie jest tak źle jak w Rosji, ale w Polsce jest tak, że i tutaj takie słowo, takie sformułowanie jak społeczne przyzwolenie. To znaczy, w momencie, kiedy któryś z duchownych pozwala sobie, czy któryś z polityków pozwala sobie na niewybredne komentarze, czy to pan Wójcik, czy pani sędzia Pawłowska, obrzydliwe teksty pisali, czy mówili na temat osób transpłciowych, natychmiast mój telefon staje się czerwony. Natychmiast jest przyzwolenie na społeczną agresję, na agresję w domu, a pamiętajmy, że kwestia transpłciowości jest tematem bardzo trudnym. To jest szalenie trudny temat, którego ja też się uczę. To nie jest tak, że Ławnik został prezesem tęczowego stowarzyszenia i pozjadał wszelkie rozumy. Ja prowadząc, właściwie organizując, nie prowadząc, organizując wszelkiego rodzaju edukację, za chwilę opowiem, w jaki sposób to robimy, ja sam się uczę, ja sam się edukuję. Temat transpłciowości, czy interpłciowości, czy niebinarności jest tematem bardzo trudnym, bardzo szerokim. Jakiekolwiek negatywne wypowiadanie się w tym temacie, nawet jeśli uważamy, że nie wiem, jest to choroba psychiczna, odchylenie od normy, to przepraszam, czy istnieje przyzwolenie na to, że jeżeli nawet uznalibyśmy, uznajmy tak na minutę, tak, że jest to choroba psychiczna, czy z powodu choroby psychicznej można sobie mówić o tęczowej zarazie, o tym, że my osoby LGBT jesteśmy nierówni ludziom, że jesteśmy nienormalni, co ostatnio powiedział pan Czarny? Czy to jest powód do tego, żeby z kogokolwiek pić, nawet jeśli uznamy to na pozostałe 30 sekund jako chorobę psychiczną? Nie, nie ma takiego przyzwolenia. Ja ostatnio też nawiązałem współpracę z organizacją, która pomaga osobom psychicznie chorym i gdzieś tam udaje się współpracować wspólnie. Ja byłem tam z wykładem, niesamowicie wrażliwi ludzie, tak? I czy naprawdę tak wrażliwych ludzi, przecież temat zdrowia psychicznego jest tak trudnym tematem i czy warto z tego powodu, czy należy z tego powodu kogoś napiętnować? Pozostawiam to do państwa oceny. Wracając do genezy naszego powstania i czym się zajmujemy. Więc myśmy bardzo szybko zrozumieli po słowach pana Jędraszewskiego, że taki hostel jest interwencyjny potrzebny. Ja czasami nawet w tajemnicy przed właścicielami tego pensjonatu Pokoje Kwiatowe z własnej pieniędzy, z własnej pensji płaciłem za przyjazd, za pobyt osób, które doświadczały przemocy. I po prostu to robił się obrót i cześć pieśni. Natomiast i później jakby pierwsze spotkanie,
który żeśmy zorganizowali w 2019 roku, Ecce Homo, wiara, a tożsamość płciowa i seksualna człowieka. Naszymi gośćmi byli ksiądz biskup Tomasz Puchalski, reformowanego Kościoła katolickiego, i ojciec Paweł Górzyński, dominikanin, dość zresztą znany z dość konkretnych, jasnych i wypowiedzi, bo tutaj też zrozumieliśmy jedną rzecz, że słowa, które padają z ust duchownego, bardzo ranią tych, którzy, krótko mówiąc, wierzą w Boga, bo to jest bardzo ważna rzecz, o której bardzo często zapominam. To, że ja jestem osobą homonormatywną, nie determinuje tego, że jestem, nie wiem, lewicowy, niewierzący, mam ochotę, nie wiem, pakować się podczas, nie wiem, załóżmy, strajku kobiet, do kościołów, że mam ochotę malować po tych kościołach, że mam ochotę zniszczyć kościół. Nie, to jest nieprawda. Chcę to jasno i wyraźnie zdementować. Wielu ludzi, zresztą Fundacja Wiara i Tęcza więcej mogłaby w tym temacie powiedzieć, oni się tymi kwestiami wiary, zwłaszcza w kontekście Kościoła rzymskokatolickiego i osób z tęczowego abecadła, zajmują. Bardzo dużo jest osób, które w naszym tęczowym abecadle są wierzące, w tym i ja. Ja co prawda jestem protestantem i nie jestem rzymskim katolikiem i pewnie inaczej rozumiem pewne rzeczy, pewne kwestie, które w wierze się pojawiają, ale umówmy się, większość w Polsce, to na pewno nie jest to 95%, ale większość w Polsce to rzymscy katolicy, a wśród tych, w tej większości są osoby LGBT, którzy są też te rzymskimi katolikami i należy w tym temacie rozmawiać. Ja pamiętam, bardzo mnie uderzyły słowa, chociażby w kontekście strajku kobiet i walki o kwestie związane z aborcją. Arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział bardzo ważne słowa. Żałuję, że te słowa nie miały większego zasięgu niż wszystkie inne dyrdymały, które niektórzy biskupi potrafią rzymscy katolicy opowiadać. Że ja rozumiem, że arcybiskup Grzegorz Ryś wierzy, że aborcja w każdym wydaniu jest grzechem. To jest jego prawo, to jest jego wiara i ja to szanuję. Ale on powiedział bardzo ważną rzecz, że prawa Bożego, tak jak on je rozumie, nie można wymagać prawem państwowym. Innymi słowy, jeżeli, to już mówię sam za siebie, jeżeli ja wierzę w Boga i chodzę do kościoła, przyjmuję sakramenty, to nie dlatego, że ktoś mi każe. To moja wiara i moja miłość do Boga mnie do tego obliguje. Ja po prostu chcę. Jestem Bogu wierny z wdzięczności, z miłości, a nie z obowiązku. I myślę, że tutaj byśmy znaleźli bardzo duży punkt wspólny z arcybiskupem Grzegorzem, bo to, że on rozumie pewne rzeczy tak, jak on je rozumie, jego sprawa, gdyby ktoś mi przyszedł i powiedział, że wierzy w słoik makaronu i się modli do niego, twoja sprawa, uśmiechnę się delikatnie tylko i uznam, że to jest twoja sprawa i twoja kwestia. Natomiast wracając znowu do nas, bo u mnie niestety jest dość dużo dygresji, więc mnie pilnuj, ale działamy, edukujemy, nie że my stajemy się, bo to też chcę, żeby jasno i wyraźnie zabrzmiało, że my robimy z siebie jakichś edukatorów seksualnych, zresztą jak słyszę tekst pod tytułem edukator seksualny, to robi mi się źle. Ja nie jestem wykształcony w tej kwestii, aby iść, nie daj Boże, jeszcze do szkoły i małe dzieci uczyć o tym, że coś działa tak, a nie inaczej. Owszem, ja jestem za edukacją seksualną w szkole, ale tym powinny się zająć specjaliści, którzy najpierw opracują program odpowiedni dla wieku, dla rozwoju danego dziecka. Pytanie, czy wszystkie dzieci w jednej klasie powinny być edukowane dokładnie w ten sam sposób. A co to znaczy edukacja seksualna? W moim odczuciu nie na zasadzie, przepraszam, bo mnie to bawi, jak ktoś uczy kogoś nakładać prezerwatywę na banana. To jest po prostu śmieszne dla mnie.
tylko na zasadzie tak, powiedzmy tym dzieciom, nie wiem w jakim wieku, ja nie jestem psychologiem, tak? Jestem co prawda po kursie pedagogicznym, ale do kształcenia osób dorosłych, a nie dzieci, ale opowiedzmy, że są osoby homoseksualne, że są osoby biseksualne, na czym polega transpłciowość, na czym polega interpłciowość, ale nie na zasadzie takiej, że będziemy opowiadać teraz, czy to jest dobre albo złe. Spróbujmy o tym opowiedzieć w sposób neutralny, że po prostu takie osoby są. Bo to, że takie osoby są, to jest oczywiste. Natomiast nie można nikogo indoktrynować, w moim skromnym zdaniem, ani w jedną, ani w drugą stronę. Mówić, że coś jest dobre albo coś jest złe. I tu nie chodzi o jakieś... nie wiem, brakuje mi tu słowa, jakieś spłaszczanie tego wszystkiego i tak dalej, a raczej chodzi mi o to, żeby pokazać zjawisko, tak jak mówimy o tym, że w przyrodzie występują takie czy inne zjawiska, to my nie określamy ich, czy one są dobre, czy niedobre, fajne, niefajne i tak dalej, tylko opowiedzmy po prostu, że to funkcjonuje, że to jest, że to działa. Opowiedzmy o procesie psychologicznym, dlaczego ktoś, co to znaczy, że ktoś jest osobą transpłciową, tak? Że to znaczy, że ta osoba czuje, że jest uwięziona w nie swoim ciele i tak dalej. Więc kiedy my edukujemy, to ja przeprowadzam wywiady, tak jak ty teraz ze mną rozmawiasz, tak ja siadam z psychologiem, seksuologiem, z prawnikiem, z adwokatem i tak dalej, siadam i rozmawiam i zadaję pytanie. Mam, kiedy przyjrzycie stronę stowarzyszenia na Facebooku, Stowarzyszenie Tęczowej Społecznicy albo W ogniu pytań Ławnika, to zobaczycie jakby takie sytuacje, że raz jeden, że ja siedzę i opowiadam o LGBT, ale generalnie opowiadam po prostu o zjawisku, jak to działa i tak dalej, również w kontekście wiary. Ale generalnie w 99% składa to się z rozmów z osobami, które coś konkretnego na ten temat wiedzą, są opiniotwórcze i tak dalej. Oczywiście, że to jest na zasadzie takiej, że nie zależy na tym, żeby owo LGBT pokazać w dobrym świetle, to znaczy pokazać tak, jak ja to widzę, tak? No, nie bez powodu zostałem też prezesem tego stowarzyszenia, ponieważ to, co widzę, że się dzieje, pewne sytuacje, które się dzieją, po pierwsze są niedobre, narracja jest niedobra, ale to, co jest mottem naszego stowarzyszenia, bo tutaj pewnie za chwilę przejdziemy do współpracy z różnymi duchownymi różnych wyznań chrześcijańskich, to stawiamy na dialog, tak? Kiedy idziemy na ulicę, kiedy idziemy na ulicę z jedzeniem, z ubraniami, z lekami, z żywnością, tak? To czasem też idziemy tam z księdzem, nierzadko rzymskokatolickim. Zdarzało nam się też z rzymskokatolickim księdzem rozdawać zupę, tak? I nikt wtedy nie pyta, tak? Przepraszam, a ten pan, co mi daje zupę, to on jest homo czy hetero? A nie, ja też nie pytam, dając komuś, przepraszam, jeżeli pan jest heteroseksualny, a nie daj Boże katolik, no to sorry, ja panu zupy nie podam. Oczywiście, że czegoś takiego nie robimy, byłoby to głupie, śmieszne, groteskowe. Podstawową zasadą Stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy jest relacja z wszelkiego rodzaju ludźmi. Na koniec tylko, bo widzę, że się strasznie rozgadałem, na koniec tylko dodam, że my wśród tęczowych społeczników mamy również wyborcę Konfederacji. Jakim cudem, jak to powiedziałem przy innym wywiadzie, jak to możliwe w ogóle, to oni na to i tak dalej. No nic, no facet po prostu, jest młody człowiek, Damian, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, to jest młody człowiek, który, jak większość młodych ludzi, na Konfederację głosował z powodu ich projektów gospodarczych, podatkowych i tak dalej, i dopiero kiedy myśmy zaczęli rozmawiać na temat osób LGBT, on w ogóle się zaczął nad tym zastanawiać, dlaczego, co, jak, no i rzeczywiście tutaj pewnie byłby moment, w którym Damian by powiedział, że no narracja Konfederacji nie jest taka, jak być powinna, jest bardzo agresywna, jest negatywna, jest niedobra. Myślę, że to co i będzie tak, dokąd ja będę prezesem
tego stowarzyszenia na pewno nie będzie nachalnej afirmacji. Na pewno będziemy stawiali na dialog. Na pewno będziemy chcieli, ja bardzo bym chętnie usiadł, chociażby, nie wiem, z panem posłem Berkowiczem, czy z panem posłem Bosakiem, czy, nie wiem, z panem ministrem Ziobro, i na taką rozmowę. Ba, tylko jest jedna zasada. Mnie się bardzo często zdarza, czy na stoisku, czy w ogóle, rozmawiać z ludźmi, którzy mają zupełnie inne poglądy. Są, nazwijmy to, prawicowcami, chociaż dzisiaj pojęcie prawicowiec to no, się nie mamy ani prawicy, ani lewicy w Polsce, więc to jest pojęcie względne. No ale załóżmy, umówmy się, że kiedy siadam z osobą, o, to będzie dobre, o konserwatywnych poglądach, to nie po to, żeby kogoś przekonać do swojej racji. To jestem wtedy na straconej pozycji i ja, i mój adwersarz. Usiądźmy po to i porozmawiajmy po to, żebyśmy mogli wzajemnie się zrozumieć. Wiele osób o konserwatywnych poglądach, z którymi rozmawiałem, powiedział, wie pan co, znaczy najpierw w ogóle zaczyna się, co wy tu robicie? Tęcza, ksiądz, jedzenie, co tu jest grane? Bo tęcza zawsze mi się kojarzyła protestami, z atakami, w ogóle nie wspomnę już o pomnikach innego tego typu wyczynach, tak? No, my rozdajemy jedzenie bezdomnym, tak? Ona jest szczególnie taka pomoc potrzebna, kiedy jest zimno, kiedy myśmy rozdali, jak tak próbowałem to policzyć, to kilkadziesiąt tysięcy bułek, kilkaset litrów gorącej zupy. Zresztą w dalszym ciągu to robimy, wychodzimy, pomagamy. Mówi, wie pan co to, ale o co chodzi? I tu jest moment, że posiłek, z którego chętnie, czy z tej pizzy, o której mówiłeś w tym 7-minutowym filmiku, czy tego grilla, którego robiliśmy z okazji Dni Otwartych i pierwszej rocznicy funkcjonowania hostelu interwencyjnego, to jest cudny moment na to, aby porozmawiać. I był bardzo ciekawy moment, bo my mamy, między innymi mieliśmy w sobotę ostatnio kolejny dzień drzwi otwartych z okazji pierwszej rocznicy hostelu interwencyjnego. Po Pietrynie o 11.30 marsz ONR-u, nas ochraniało 6 radiowozów, a za nami marsz równości. Nie będę się rozwodził nad jednym i drugim, może znajdzie się czas na to, żeby jeszcze o tym pogadać. Tymczasem Szymonie, oddaję ci głos. Dobrze, bardzo się cieszę, bo bardzo dużo rzeczy padło i tak myślę, że chyba nie prędko skończymy tę rozmowę. Natomiast bardzo, bardzo dużo bardzo interesujących obserwacji i wiesz co, do wielu rzeczy spróbuję się odnieść, tak więc po kolei. I tak, ja się całkowicie zgadzam z tą perspektywą, którą przedstawiłeś o nie odrzucaniu czy nie wykluczaniu osoby przez to, że jest w jakimś stanie, nawet jeżeli my ten stan postrzegamy jako w jakiś sposób negatywny czy szkodliwy. Nawet jeśli ktoś by tak postrzegał na tej zasadzie, to nie jest przecież powód do kategorycznych nawet ocen, prawda? Do kategorycznych opowieści na ten temat tej osoby. Nawet nie wchodząc w takie rzeczy, już nawet pomijając kwestie takie, jak jeżeli przeradza się to w jakąś wulgarność, prawda, czy jakieś, przepraszam, autorytatywne stwierdzenia na temat całych grup, których oczywiście mieliśmy w polskiej przestrzeni publicznej ze strony i polityków, i również niektórych duchownych w ostatnich latach. Dało się je bez problemu zauważyć. I ja się całkowicie też... Ja mam takie wrażenie też, nie wiem, może za dużo, może że tak powiem, zbyt przychylnie na to patrzę, ale mam czasem wrażenie, że ludzie, którzy wypowiadają tego typu rzeczy, nawet jeżeli to jest ksiądz biskup czy ktokolwiek inny, mogą chyba nie do końca zdawać sobie sprawę, jakie są skutki tego, co oni mówią i co to dokładnie znaczy. Wiesz co, nie wiem, bo to zgaduję, tak? Ale czasem mam wrażenie, że oni się... albo ludzie tacy jak, prawda, standardowe hasło LGBT to ideologia. Jeżeli się spojrzy na ten kontekst, w którym ono padło po raz pierwszy, to ja naprawdę mam wrażenie, że autor nie do końca zdawał sobie sprawę, jakie wrażenie i jak zostanie to potraktowane i jak zostanie przełożone to na ludzi, ponieważ jak się popatrzę na taką abstrakcyjną konstrukcję tego stwierdzenia, no to wiadomo, że on miał na myśli inaczej co innego niż tam co zostało odebrane, ale to nie zmienia faktu, że mówienie tego typu rzeczy z perspektywy autorytetu jest horrendalnie nieodpowiedzialne, ponieważ
trzeba zdawać sobie sprawę. Nawet jeżeli ktoś ma jakieś swoje właśnie własną wizję na to, jak powinno być to odebrane, to trzeba sobie zdawać sprawę, jaki wizerunek i jaką reakcję wzbudza to w ludziach. A fakty są takie, i ja się tutaj całkowicie z tobą zgadzam, że tego typu retoryka wzbudza w ludziach kompletnie w niepotrzebny i szkodliwy sposób reakcję niepotrzebnie negatywną. I chciałeś coś dodać do tego, co przed sekundą powiedziałem? Tak, bo wiesz co, świetnie, że zwróciłeś uwagę na to sformułowanie LGBT to ideologia. Ja zapraszam tych wszystkich, którzy mówią, że LGBT to ideologia, do naszego hostelu interwencyjnego. Ponieważ zobaczycie, jak ta ideologia wygląda. Jak wygląda transpłciowa dziewczyna, która nie może spać na plecach, bo dostała taki od rodziny, że przez 2 tygodnie spała na brzuchu, bo inaczej nie mogła. Po słowach pana Czarnka. A czy myślisz, tak z tej ciekawości się dopytuję, uważasz, że tego typu rzeczy są bezpośrednio powiązane, tak? W sensie, że to jest, że pan Czarnek się wypowiada i bezpośrednim następstwem tego, że są przypadki, gdzie ktoś, nie wiem, traktuje to jako usprawiedliwienie do wyładowania jakiejś agresji, która się wcześniej w nim kumulowała, czy coś takiego. Czy dobrze to rozumiem? To ja tak nie uważam, tak jest okay. Po prostu, bo ja to widzę, jest bardzo proste przełożenie 1:1. Palnie coś Pawłowska, palnie coś Czarnek, palnie coś pan Duda, palnie coś ten, jak on ma, pan Jędraszewski i tak dalej. I natychmiast mój telefon jest czerwony, ja mam natychmiast bardzo dużo ludzi w hostelu interwencyjnym, bo ludzie uciekają. To jest bezpośrednie przełożenie 1:1, więc ja zapraszam tych wszystkich ludków, którzy twierdzą, że to jest ideologia, to jest zapraszam, żeby przyjść, porozmawiać. Ja tak tutaj dodam, do tego, bo ja mówię, no ja teraz to usłyszałem, w sensie, wiesz, teraz jestem osobą z zewnątrz, prawda, więc nie mam do tego bezpośredniego dostępu, do tej zależności. Aczkolwiek to też nie jest tak, żeby ktoś nie miał wrażenia, że po słowach pana Czarnka na przykład ktoś, znaczy ja to przynajmniej tak odbieram, też może mi powiedz, co o tym myślisz, że to nie sądzę, że to jest tak, że po słowach pana Czarnka ktoś stwierdza, aha, okej, to powinienem pobić kogoś tam, czy wyrzucić z domu, czy coś takiego, tylko raczej wydaje mi się, że jest to na zasadzie takiej, że są jakieś problemy, ktoś ma skumulowaną albo nienawiść, albo agresję, albo coś takiego i autorytaty stwierdzenia od przedstawicieli instytucji już jakichkolwiek traktuje jako usprawiedliwienie czy potwierdzenie, że to, co dotychczas go być może hamowało, tak naprawdę nie musi się hamować, ponieważ jest jakieś przyzwolenie na to w instytucjach właśnie. I tak mi się wydaje, że raczej to tak działa, ale ponownie mówię to jako osoba z zewnątrz, więc nie wiem, czy jakie masz opinie na ten temat. To znaczy, myślę, że możemy tutaj mówić to, co mówiłem wcześniej o takim społecznym przyzwoleniu, pada słowo i okej, dobra, to wreszcie mogę to... Tak, i to jest też taka rzecz, bo dużo, jestem pewien, że dużo ludzi słysząc to wyobraża sobie, że no okej, no że jak można coś takiego, że ja nigdy bym się nie posunął do przemocy, ponieważ polityk coś takiego powiedział. Bardzo możliwe, żeby tak było, ale trzeba pamiętać, że mamy bardzo szeroki przekrój społeczeństwa i są ludzie naprawdę różni i są ludzie o różnych cechach i o różnych zdolnościach, więc też nie mieszmy wszystkich... To, że ty byś się do czegoś takiego po słowach polityka nigdy nie posunął, to nie znaczy, że nie ma takich ludzi. I także tutaj, w tym aspekcie, ja się myślę, że całkowicie, a przynajmniej w dużej większości zgadzam z tym, co powiedziałeś. Natomiast też mam takie dwa pytania, znaczy w ogóle dużo pytań, w ogóle będziemy to rozkładać teraz po kolei. Ze swojej perspektywy, kiedy monitorujesz te relacje, czy postrzeganie mniejszości seksualnych w Polsce i tak dalej, czy powiedziałbyś, że jest gorzej niż te powiedzmy 3-4 lata temu obecnie? Tak. Okej. Okay. I poza tego typu autorytatywnymi stwierdzeniami ze strony hierarchów czy polityków. Czy myślisz, że jest jeszcze jakiś powód, który się do tego dokłada? Chyba czuję, do czego zmierzasz. Znaczy, no jestem... To znaczy, myślę, że jeśli dobrze czuję, do czego zmierzasz, to myślę, że brak jest takiej dobrej chęci dialogu z obydwu stron. Bo niestety to jest wzajemnie napędzająca się machina. I ja teraz powiem taką rzecz. No i znowu mi się dostanie, bo ci, którzy to obejrzą, a są nieprzychylni mnie i nie mówię tu o osobach o poglądach konserwatywnych. Ja zadaję proste pytanie w takich sytuacjach, tak? Bo ludzie się skarżą, że tam, nie wiem, na marszu, po marszu ktoś został pobity, i tak dalej, i tak dalej. Okej, no ja w pewnym sensie mogę powiedzieć, że jestem wykluczony.
bo nikt na naszych stoiskach, gdzie jesteśmy otęczowani do bólu, bo ja nie ukrywam tęczy, to nie jest tak, nawet nasz namiot ma Towarzyszenie Tęczowi Społecznicy, gdzie tam jest nasze logo tęczowo. Dlaczego nikt nie chce mnie bić? Proszę mi to logicznie wytłumaczyć. I to nie jest, że ja sobie w tak zwanym miesiącu prajdowym wyskoczę tam z jakąś tęczą, sobie będę chodził i tak dalej, i tak dalej. Nie, my jesteśmy kilka razy w miesiącu, czasami przez kilkanaście dni w miesiącu na ulicy, otęczowani do bólu. Czasami ktoś tam puści hasło pod tytułem pedałów, tak? Albo LGBT, no to ja wtedy biorę mikrofon i odpowiadam, że dziękuję za dobre życzenia. Pewnie wieczorem chętnie skorzystam. Bo jakby nie widzę powodu się tutaj z kimś wykłócać czy żartać. Ale dlaczego nikt nas nie bije? Dlaczego nikt, nie wiem, nie zechce obrzucać nas kałem? Dlaczego nikt nie chce nas zaatakować? No, powiem szczerze, czuję się wykluczony, tak? Bo oczywiście to mówię, że tak powiem, pół żartem, pół serio, ale nas takie sytuacje nie spotykają. I teraz czym jest, ja to powiedziałem chwilę temu, tak? Nie jesteśmy to znaczy mówię ogólnie jako społeczeństwo, bardzo spolaryzowane, nie jesteśmy nastawieni na dialog, uczyliśmy się dialogu. O co chodzi w dialogu? W dialogu nie chodzi o to, żeby spotkać się i spijać sobie wzajemnie wodę z dzióbku, bo to nie o to chodzi w dialogu. Ja to porównam do dialogu ekumenicznego, który w Łodzi cudownie działa. Rozdźwięk pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem, rozdźwięk teologiczny jest bardzo duży. Jest bardzo duży, jest to ogromna przepaść teologiczna, tak? Ale jednak katolicy i protestanci potrafią się spotkać na wspólnej modlitwie, potrafią się spotkać, na przykład były ostatnio ekumeniczne rekolekcje dla małżeństw mieszanych, tak? Jest wiele przestrzeni, w których można się spotkać. Oczywiście katolicy powiedzą, że pewne rzeczy są nie do przyjęcia u protestantów, protestanci powiedzą, że pewne rzeczy są nie do przyjęcia u katolików i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby nie sztuka szukać tego wszystkiego, co nas dzieli, a co łączy. Analogicznie do nas, tak? To nie jest tak, że jak ja się spotkałem, bo nie będę ukrywał, że się spotkałem z na przykład z arcybiskupem Rysiem, również na tej płaszczyźnie wiary żeśmy rozmawiali, tak? I myśmy nasz problem w rozumieniu grzechu homoseksualizmu, w sensie nie orientacji, tylko czynów homoseksualnych, jakby postrzeganiu wiary, myśmy rozwiązali nasz problem w 30 sekund. 30 sekund. Panie Mariuszu, pan interpretuje Biblię jako protestant, tak? Ja interpretuję w linii tradycji Kościoła rzymskokatolickiego. I tu nie będzie jakby... No w sensie tu się nie zgodzimy. Takiego po prostu pełnego spotkania, w sensie, to znaczy tak, zawsze będzie rozwój. Jeśli mogę, tak powiedz mi, czy to dobrze spina, bo też mam wrażenie, że odpływamy trochę za bardzo w dygresję po prostu w tym temacie, że dialog i że można rozmawiać i dogadać się po zauważeniu różnic i po zauważeniu, że się być może nie zgodzimy w pewnych kwestiach, i to nie wyklucza tego, że można podejść do rozmowy, czy nawet już nie mówiąc o współegzystencji gdzieś obok siebie, tylko o po prostu nawet porozmawianiu w tych tematach, gdzie rzeczywiście dałoby się zrobić coś wspólnie i tak dalej. Ja się tutaj całkowicie zgadzam, tylko odeszliśmy od tego, o co pytałem, ponieważ ja, mając na uwadze to wszystko, co powiedziałeś, że ja się całkowicie zgadzam, że a propos tych wypowiedzi, prawda, które są silnie szkodliwe społecznie z perspektywy pewnych instytucji, to też mam wrażenie, że te badania mniej więcej to potwierdzają, że około roku 2019 mieliśmy trochę taką falę aktywistów, chyba mogę tak to nazwać, którzy pod płaszczykiem dosłownie flagi LGBT zaczęli robić różnego rodzaju prowokacje i różnego rodzaju akcje i różnego rodzaju wybryki nastawione chyba przede wszystkim na zwrócenie na siebie uwagi lub też ewentualnie właśnie być może, to jest ponownie już opinia, na sprowokowanie jakichś negatywnych nawet być może reakcji, aby potem móc narzekać, że jest się negatywnie traktowanym. I jak się spojrzy na badania akceptacji, czy na badania tolerancji nawet w Polsce, to według Ibrisu w lipcu 2019 roku, między lipcem a grudniem, o 8 punktów procentowych spadła
ilość osób, które są za związkami partnerskimi, a analogicznie o 8 punktów procentowych wzrosła ilość osób, które są przeciw. To nie są koniecznie te same osoby, bo są jeszcze niezdecydowani, wiadomo, prawda, ale był bardzo duży przeskok. Tak samo na badaniach CBOS-u między rokiem 2017 a 2019, bo to inaczej są te badania robione, wśród za było bardzo niewielki spadek, to wśród ludzi, którzy są wyraźnie przeciw, był też ponownie o 6 punktów procentowych wzrost. Więc i wydaje mi się, że te akcje aktywistyczne bardzo silnie się przyczyniły do wywołania pewnego nastroju w społeczeństwie, który nadal, myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że postrzega mniejszości seksualne jako coś przynajmniej niewiadomego, przynajmniej w jakiś sposób obcego, być może nietradycyjnego, nie bardzo wiedzącego, co o tym myśleć. I wywołany został taki nastrój, który potem został zagospodarowany w sposób absolutnie patologiczny przez różne stronnictwa polityczne, bo zwróćmy uwagę na to też, że i wypowiedzi biskupa Jandraszewskiego, i wypowiedzi i pana Czarnka, i pana Dudy, to jest już rok 2020. Po tym, tak, gdy zobaczono, że jest pewien trend w społeczeństwie, to postanowiono, ja to przynajmniej tak interpretuję, postanowiono na tej kanwie kosztem ludzi, myślę, że można tak to powiedzieć, zbijać pewien kapitał polityczny czy ideologiczny, można tak tutaj nazwać. I ja nie mówię tutaj tego, ja też chciałbym bardzo zaznaczyć, że ja nie mówię tego, żeby zrzucić winę na kogoś, żeby powiedzieć, że wyście zaczęli, czy coś takiego. To nie o to mi chodzi, bo podkreślam wyraźnie to, jak było to zorganizowane później przez autorytety instytucyjne, jest stricte patologiczne, ale wydaje mi się, że to jest po prostu niepomijalny element, że po prostu zapominanie o tym jest niewidzeniem pewnego elementu całości, bo dokłada się to do tego wszystkiego i jest to tym ważniejsze, że bardzo się cieszę, że zwróciłeś na to uwagę, że nikt nie chce was pobić na waszych happeningach, tak, czy na waszych akcjach, jakkolwiek to nazwiemy. Ponieważ reakcją na to wszystko, co się dzieje, u wielu ludzi jest: musimy być jeszcze bardziej radykalni. Musimy robić jeszcze bardziej obrazoburcze akcje, ponieważ to jest jedyny sposób, żeby nas usłyszeć. Ja jestem po wielu rozmowach z ludźmi, którzy mienią się aktywistami na tym polu, którzy właśnie stricte to twierdzili, że pamiętam, kiedy była akcja z Margo na przykład, tak? I w tym początku jeszcze, kiedy zaskakująca nawet dla mnie ilość osób popierała to, co ta osoba zrobiła, były całkiem sporo ludzi, których ponownie, ja jestem zawsze zaskoczony, bo to bardzo często inteligentni, wykształceni ludzie są, którzy stwierdzają, że nie, że właśnie bardzo dobrze zostało zrobione, że bardzo dobrą rzecz ta osoba zrobiła i że trzeba więcej iść w tym temacie, ponieważ trzeba zaszokować, ponieważ to jest jedyny sposób na wywalczenie, nie wiem, właśnie nie bardzo do końca wiem czego. Tymczasem to tylko i wyłącznie napędza tą spiralę. I oto, kto to dokładnie zaczął, tutaj naprawdę nie ma znaczenia to moim zdaniem w tym momencie. Ważne, że obie strony już kroczą w tej dynamice, natomiast wydaje mi się, że jakimkolwiek rozwiązaniem tego jest zrobienie kilku kroków wstecz, a nie stwierdzanie, że będziemy to dalej zaogniać, bo to się po prostu bardzo, bardzo może źle skończyć. I jeszcze miałem jedną myśl, ponieważ... I ta myśl przyjdzie z powrotem, to będziesz pierwszym dziennikarzem, Ja bym się tak nie nazwał, ale okej, na potrzeby rozmowy. Jesteś pierwszym dziennikarzem, u którego się wypowiem co do Margot, bo kiedy pytano mnie, dzwoniono do mnie, przecież mogłem zyskać wtedy nieprawdopodobną popularność, to pytano, ilekroć pytano mnie o Margot, to odpowiadałem bardzo prosto, zresztą żadna z tych wypowiedzi nie została opublikowana, bo co tu publikować, kiedy ławnik mówi, poczekajmy na owoce. Co tu publikować? O czym tu mówić? Nie, bo se ławnik powiedział. I jaki był owoc tego? I tu i odnośnie Margot, i wieszania flag na pomnikach, co jest dla mnie kompletnie... To jest moja prywatna opinia, to jest kompletnie niedopuszczalne. Już nie wspominam o pomniku Chrystusa Zbawiciela w Warszawie. Kompletnie nie do przyjęcia dla mnie, zupełnie. W ogóle właśnie tu jest ten moment, tak? Ja to próbuję ludziom tłumaczyć, tak? My walczymy o wolność, o akceptację, no, o jakieś prawa i tak dalej, a zapominamy o tym, że moja wolność, moja... Twoja kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Jeżeli
mam choćby cień przypuszczenia, że pewne akcje, pewne sytuacje w kogoś uderzą, to nie będę tego robił, tak? Tak samo jeżeli, przepraszam, nazwa własna, tak samo jeżeli idzie o cipko Maryjki, waginomonstrancję, tęczowa Matka Boża i tak dalej, no to jest dla mnie przekroczenie pewnych granic, bo dla mnie, dla protestanta, mnie pobożność Maryjna jest absolutnie obca i to nie jest coś, co ja czuję. Dla mnie to właściwie nie ma znaczenia. Rozumiem, że dla Polaków sercem Polski jest Jasna Góra, okej. Jasne, no tak sobie wierzycie, tak sobie czujecie, okej, to jest wasza sprawa, ja tego tak nie czuję. Nie czułem się też jakoś strasznie urażony, kiedy się okazało, że ktoś powiesił flagę na pomniku księdza doktora Marcina Lutra. No ktoś chciał sobie powiesić, to sobie powiesił. Mnie to nie obraża, bo ja do Marcina Lutra się nie modlę. Ale to jest dla mnie przekroczenie pewnych granic. Jeżeli chcemy walczyć o to, żeby ludzie mnie akceptowali, to zacznijmy, no tu znowu z uporem maniaka będę wracał. Wróćmy do dialogu, zróbmy podobną akcję, jak zrobił jakiś czas temu fundacja, zdaje się, oni chyba to zrobili, Wiara i Tęcza, przekażmy sobie znak pokoju, tak? Trudna akcja, oczywiście znowu nie mój klimat, bo tam był różaniec i tak dalej, ale jakby rozumiem ideę, tak? Pójdźmy w dialog, to co zrobiła Margot, nie wiem, jak właściwie powinienem się, bo nie znam tej osoby, nie wiem, jaka jest jej tożsamość psychoseksualna, czy tożsamość płciowa, nie wiem, nie znam, nie widziałem dokumentów. Natomiast, no, przepraszam, Polsko, ty nie aresztuj mi Margot z takim, no nie ma na to mojej zgody, tak? Tak samo, skoro już mówimy o symbolach, ja 2 maja, czy 1, nie pamiętam, ale z okazji 2 maja opublikowałem taki post bądź dumny, wywieś flagę. Oczywiście biało-czerwoną na moim balkonie, mogę udowodnić, jest flaga biało-czerwona, cały czas wisi, bo dla mnie są moje symbole narodowe, tak? To jest moja tożsamość, jestem przede wszystkim Polakiem, tak? Jak zobaczyłem komentarze pod moim postem, że tylko tęczowa, żadna biało-czerwona, w ogóle jak ty możesz mówić, skoro PiS rządzi, przepraszam, a czy Prawo i Sprawiedliwość utworzyło państwo polskie? No ile, o ile mnie historia nie myli, to raczej 1966 rok, tak, a nie PiS stworzył Polskę, tak? To są przede wszystkim, ja jestem przede wszystkim Polakiem, później jestem Ślązakiem, później jestem Chorzowianinem, a później, o czym pisał Schopenhauer, jestem lokalnym patriotą, tak, czyli jestem Łodzianinem. Jest daleko, daleko nic i później ta tęczowa flaga, która za mną wisi, która jest moim, nazwijmy to, jakby gadżetem zawodowym, tak? Kiedy jestem w sytuacji prywatnej, ściągam swoje przypinki mojego ukochanego tęczowego stowarzyszenia, wywalam, że tak powiem, ze swojego ubrania, jeśli w ogóle gdzieś jest tęcza. Tęcza nie jest moją tożsamością, tak? Ja myślę, że doszło do wymieszania bardzo wielu rzeczy, tak? To, że moją tożsamością nie jest, przepraszam, moja seksualność. Moją tożsamością nie, to owszem, ona się składa, w jakiś, jest częścią składową, ale to nie jest główna rzecz. No, kiedy ktoś mi mówi, że jego tożsamość, to bycie gejem, czy nie wiem, ktoś tam pisał, że jestem dumny z tego, że jestem gejem. No przepraszam, to nie jest rzecz, która jest ode mnie zależna. Ja mogę być dumny z tego, że jako Stowarzyszenie Tęczowi Społecznicy mamy kontakt, nie wiem, z panią profesor Ewą Łętowską, że mam kontakt z panią sędzią Anną Marią Wosołowską, że nie wiem, udało mi się pewne rzeczy z tego załatwić w Urzędzie Miasta. Z tego mogę być dumny, ale nie z tego, że jestem gejem. No, jestem homonormatywny, tak zacząłem o sobie mówić, nie jakiś nieheteronormatywny, czy inne jakieś głupoty. To jest moja norma. To moja seksualność, homoseksualność jest moją normą, ale nie moją tożsamością. Jestem Polakiem, jestem protestantem, jestem Ślązakiem,
Nie, jestem Ślązakiem, jestem protestantem, tak? To w jaki sposób widzę pewne rzeczy. Oczywiście moja wiara, to jaką ja mam relację z żywym Bogiem, też ma oczywiście wpływ na to, jak postrzegam pewne rzeczy, jak działam i tak dalej, i tak dalej. Ale to też nie jest tak, że z kolei swoją wiarą mam ochotę atakować wszystkich. Oczywiście bardzo chętnie, ja bardzo bym chciał, żeby Polska była protestancka, bo przede wszystkim bylibyśmy dużo bogatsi i zupełnie w innym miejscu, chociażby patrząc na kraje skandynawskie, ale może bylibyśmy bardziej zlaicyzowani, nie wiem. W każdym razie, bo wiemy, że kraje skandynawskie no dzisiaj bardzo mocno się zlaicyzowały, ale to jest moje, tak? I właśnie, to jest to moje we mnie. I oczywiście ja na bazie tego funkcjonuję, bo nie da się oddzielić mojej wiary, mojej polskości, mojej śląskości i również tego, że jestem gejem, nie da się tego ode mnie odłączyć, tak? To jest częścią mnie, ale witając się z kimś, nie przedstawiam się. Dzień dobry, Mariusz Ławnik, starszy inspektor do spraw BHP, prezes Stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy, protestant, gej, nie wiem, inspektor JODO w stowarzyszeniu, no oczywiście, że tego nie robimy, tak? I kiedy mówimy o funkcjonowaniu społeczeństwu, ja tylko dokończę jedną myśl, w społeczeństwie, to przepraszam, ludzi naprawdę rzadziej obchodzi to, czy ty pragniesz kochać, tak? Jak słyszę czasami takie wypowiedzi, bo my chcemy kochać. Przepraszam, kogo to obchodzi? Społeczeństwo jest zainteresowane tym, co ty możesz mu dać. Czy to odpowiesz na ludzką potrzebę, na ludzki dramat, tak? Czy jak babcia się wywróci, mam na myśli konkretną sytuację, dlatego się uśmiecham, pamiętam Gdynia, w Gdyni wtedy mieszkałem, wywrócił straszny wiatr, potężna zima, lat temu 15, wywróciła się babcia pod kościołem, bo ją zawiało, bo to takie małe, chydlawe i tak dalej. No to teraz społeczeństwo zwróci uwagę na jedną rzecz. Czy ty się będziesz z niej śmiał, czy ty jej pomożesz stać? Tak. To jest, to tym ludzie są zainteresowani, to możesz dać społeczeństwu tym, jaki jesteś. Tak, ja się tutaj też całkowicie zgadzam i myślę, że zwróciłeś uwagę podobnie na bardzo, bardzo wiele rzeczy i po kolei też chciałbym się do tego odnieść, a mianowicie zaczynając, kiedy mówiłeś o tym, o ilości właśnie takich prowokacyjnych akcji, prawda, i tak dalej, i po co to jest, i tak dalej, ja myślę, i to jest moja opinia, ale patrząc na ostatnie 2 lata tak naprawdę, myślę, że nie będzie nadużyciem, jeśli powiem, że są osoby w tym kraju i są osoby w jakichś grupach aktywistycznych, które doskonale zdają sobie sprawę, ponieważ nie mówię tylko o osobach, które są naprawdę z jakiegoś powodu przekonane, no powiedzmy, że się mylą naszym zdaniem, ale naprawdę są przekonane, że tego typu obrazoburcze akcje aktywistyczne w jakiś sposób doprowadzą do akceptacji społecznej osób z mniejszości seksualnych. Wydaje mi się jednak, że są też osoby, które zupełnie świadomie zdają sobie sprawę, jaki skutek w społeczeństwie, jakie wrażenie w społeczeństwie wywołują te akcje i robią to celowo. Na tej zasadzie właśnie specjalnie, aby wzburzyć, aby zyskać być może popularność, przykuć uwagę, albo nie patrząc w ogóle na to, że to się odbędzie kosztem wizerunku, powiedzmy, osób LGBT, albo wręcz być może mając nadzieję, że to się wydarzy, aby potem mieć paliwo, by móc krzyczeć, jak bardzo w faszystowskim kraju jesteście, wpłaćcie na zbiórkę, prawda? Bo takie rzeczy też oczywiście funkcjonują, więc wydaje mi się, że można znaleźć elementy celowości w niektórych spośród tych prowokacji i wydaje mi się, że jest to horrendalnie szkodliwe i być może to nie jest... No, słucham? Bardzo krótko, jeśli pozwolisz. Mhm. Ja bym zostawił 2 rzeczy. Mhm. Margot i Bart Staszewski. Mhm. To, co zrobiła Margot, to było paskudne, wredne, w ogóle to w ogóle nie powinno się wydarzyć, tak? I to na pewno nie przysporzyło nam chwały. Natomiast jeżeli idzie o Barta Staszewskiego, zrobił rzecz kapitalną, pomijając, to znaczy jest jeden mały błąd, który zrobił, ale myślę, że zrobił go niecelowo. Za mało mówił o tym, że te tabliczki, że to jest strefa wolna od LGBT, te żółte tabliczki, to, że on umieszcza, podkręca, robi fotę, odkręca i zabiera ze sobą, to o tym, że za mało mówił, dlatego niektórzy gdzieś tam mu zarzucają, że to nieprawda, że to zostało umieszczone, no bo to jest nieprawda, to do swego rodzaju technik, ale strefy wolne od LGBT
są i funkcjonują. My mamy swój mikroskopijny wkład, unieważnienie oświadczenia przeciwko afirmacji i szerzeniu ideologii LGBT w Przemyślu. Szymon, kiedy ja słuchałem, uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Miejskiej. Kiedy ja słuchałem, co ci ludzie tam opowiadają, po prostu mnie się włosy na głowie jeżyły, tak? I powiedziałem wprost, i powiedziałem zgodnie z prawdą. I tu za tę akcję Bartowi Staszewskiemu jestem bardzo wdzięczny, bo pokazał bardzo poważny problem i bardzo dobrze, że to zrobił. Bardzo dobrze, że to zrobił w taki sposób, przy tym powiedzmy małym błędzie, bo za mało mówił o tym, że to on to umieszcza. Ale ci ludzie, to co powiedziałeś wcześniej, tworząc te oświadczenia i tak dalej, oni sobie kompletnie nie zdają sprawy z tego, co robią. Powiedziałem wprost na tym posiedzeniu Rady Miejskiej. Jeżeli tego oświadczenia nie uchylicie i wtedy, zdaje się, w październiku czy listopadzie, już nie pamiętam, ubiegłego roku nie uchylili, to się stało dopiero 24 czy 5 maja tego roku na wniosek prezydenta Bakuna. Jeżeli tego nie uchylicie, będziecie mieć krew na rękach, tak? Bo kiedy ja przyszedłem, pojechałem do Przemyśla, poproszono mnie, przyjedź, przeprowadź wywiady, zrób coś, tak? Bo jeżeli ktoś w Przemyślu, to zajrzyj na mój kanał na YouTubie. To, że ktoś miał fioletowe włosy, wydawało się komuś, że ktoś inny być może jest LGBT, nie stanowiło problemu w tym, żeby komuś napluć w twarz. Kiedy mówię napluć w twarz, nie, to nie jest żaden synonim ani obraz. Mówię wprost, napluć w twarz. Ja rozmawiałem z młodymi, ja byłem przerażony tym, co słyszałem. A dlaczego to się zadziało? Bo było społeczne przyzwolenie, bo skoro zakaz afirmacji jakiejś wymyślonej ideologii LGBT, no to trzeba to tępić. A jak można tępić? Można spuścić lanie, można komuś napluć twarz, tak? I to jest ciągle ta wzajemnie napędzająca się machina. Ludzie, apeluję. Szymon, masz duże zasięgi, więc mam nadzieję, że ten apel dojdzie do szerszej publiczności. To jest nagrywane, więc mnie wypikasz, ok? Możemy się tak umówić? No, spróbuję. Zacytuję pewnego księdza, bardzo dobrego znajomego, rzymskokatolickiego. On mówi, kurwa ludzie, czemu nie potrafimy ze sobą rozmawiać? Był tak strasznie poruszony tym, co się ostatnio dzieje w przestrzeni publicznej. Mówi, Mariusz, ja tego nie rozumiem. I to ten sam ksiądz, który, kiedy pan Czarnek powiedział, czy inny polityk, że ja jestem nierówny ludziom, że osoby LGBT są nierówni ludziom. Wiesz, co on zrobił, ten ksiądz? On do mnie zadzwonił, Mariusz, jak ty się czujesz? Jak ty się czujesz? Jak ty sobie radzisz? To było piękne. Druga sytuacja, którą zrobił, mówi, Mariusz, wiesz co? Ja nie rozumiem tych wszystkich kwestii związanych z LGBT. Czy możemy się, zapraszam cię na obiad, możesz mi opowiedzieć, o co chodzi, dlaczego ci ludzie są tak bardzo wkurzeni na kościół? I on mówi, to nie jest tak, że sobie usiedliśmy przy obiadku i wszystko było cacy i wszędzie się zgodziliśmy. Oczywiście, że nie. Ale ten facet, ksiądz Arkadiusz Lechowski, wypowiem go z imienia i nazwiska, jest zdolny do rozmowy, do dyskusji. Ale co to jest za ksiądz? To nie jest ksiądz, który jeździ Mercedesami. To jest ksiądz, który karmi bezdomnych na ulicy. Tu pana Pietrynie to między innymi jego dzieło, tak? Został teraz dyrektorem Centrum Służby Rodzinie. On mi ostatnio opowiadał, z jakimi kwestiami się spotkał. My często rozmawiamy przez telefon i ostatnia rzecz, o jakiej rozmawiamy, no, to jest LGBT. Się. Dobra, wiesz co, ja tutaj też się wetnę na moment, bo ja się ponownie całkowicie zgadzam co do oceny idiotyczności i szkodliwości akcji stref wolnych od. I się tutaj całkowicie zgadzam z tym, co powiedziałeś, że ludzie absolutnie nie zdają sobie sprawy, co to znaczy i jak to brzmi i do czego to może prowadzić. Ja się tu całkowicie zgadzam. Ale aczkolwiek w ocenie akcji Barta Staszewskiego, to tutaj już mamy bardzo silnie odmienne zdanie, ale to, wiesz, to tak tylko w dwóch zdaniach tylko zaznaczę po prostu, że to nie, w sensie brak informowania o tym, że to są tabliczki, które on sam przykręcał, kreował kompletnie niepoprawny jednak obraz tej sytuacji za granicą. I ja się zgadzam, że to są, ponownie, mając
potwierdzając, że to jest kompletnie idiotyczna akcja i strasznie szkodliwe zjawisko, to wydźwięk, jaki był tego... Ale w sensie ogłaszanie stref wolnych od LGBT. Tak, mówię tak, tak, że kompletnie szkodliwe i patologiczne zjawisko to było ogłaszanie stref wolnych od LGBT. Mając to na uwadze jednak, to nie były też, w sensie pokazywanie tego, jak to zostało pokazane w mediach zagranicznych, brzmiało jakby to był fizyczny zakaz wstępu osób z mniejszości seksualnych na teren jakichś gmin, co po prostu nie było prawdą. I w sensie... Mając na uwadze, jak bardzo silnie należało krytykować to, co zostało zrobione, to ta krytyka była za coś innego w większości przypadków i to moim zdaniem... No mówię, wiesz co, nie musimy się tu zgadzać, tak? W sensie po prostu ja mam raczej trochę inne do tego podejście, natomiast też chcę przejść troszkę dalej, bo nie chcę, żebyśmy że tak wisieli na tym temacie. I bo do dwóch rzeczy jeszcze chciałem, do dwóch rzeczy, do tego, co padło jeszcze wcześniej, chciałem się... On jej, że pomijając tą celowość być może niektórych, że tak powiem, zagrywek aktywistycznych, też zwróćmy uwagę i to, co powiedziałeś na temat Margo, to jest oczywiście świetne podejście, poczekajmy na owoce, tak? Natomiast ogromna ilość ludzi absolutnie kategorycznie nie chciała tego robić, ale wydaje mi się, że w tego typu zabiegach, w tego typu reakcjach, które nieważne do czego to będzie zmierzać, w tym momencie możemy zbić na tym popularność, czy przykuć do czegoś uwagę, czy coś tam, więc to podchwytujemy. To też pokazuje, moim zdaniem, trochę podejście różnych środowisk, czy medialnych, czy politycznych, ogólnie do... ogólnie do ludzi z mniejszości seksualnych, że jeśli tylko dzieje się coś, co przykuwa uwagę, my na to skaczemy i będziemy na tym zbijać, że my to popieramy, bo coś tam, a bardzo dużo ludzi się na Margo przejechała, no bo skończyło się to bardzo, 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 bardzo źle, prawda? Bardzo szybko przeszło to w coś, co jest kompletnie społecznie nieakceptowalne, nawet jeżeli ktoś gdzieś tam na jakimś etapie, że okej, może z tym pomnikiem to jeszcze nie była przesada, to na kolejne kroki były straszne. W sensie nie do zaakceptowania, w tym sensie to mam na myśli, nie do zaakceptowania dla ludzi w Polsce. Natomiast jeszcze jedną rzecz, bo zwróciłeś uwagę na bardzo istotną kwestię, a mianowicie na kolejność tożsamości. Ponieważ mówisz, że jesteś przede wszystkim Polakiem, tak? Potem Ślązakiem, a dopiero gdzieś tam kolejną tą tożsamością jest tożsamość seksualna. Natomiast wydaje mi się, i to chyba znaczy jestem prawie pewien, że dla ogromnej ilości ludzi angażujących się w jakikolwiek sposób aktywizm na ten temat, na tym polu, ta tożsamość seksualna jest właśnie na pierwszym miejscu samookreślenia się. I jeśli ktoś tak przyjmuje, że tak jest, to i wiesz co, i to jest, z jednej strony jest to zrozumiałe, ponieważ wiele aktywizmu też takiego zagranicznego, prawda, jeżeli ktoś śledzi tamtą sferę, jest właśnie nastrojone na wywoływanie czegoś takiego, że to jest coś, z czego powinieneś być dumnym, to jest coś, co powinno się manifestować, bo to jest właśnie to coś, co czyni cię wyjątkowym. Tak się słyszy, tak? Nie mówię, że tak jest. Ale jeśli ktoś to robi, jeśli ktoś faktycznie ustawia tą tożsamość na pierwszym stopniu, to pomijając już fakt, że to jest kompletnie, no tak jak powiedziałeś, raczej dość dziwne, ponieważ to jest tylko jeden z elementów przecież szerszej tożsamości, to dodatkowo wtedy każda, nawet jeżeli, już pomijając fakt, nie wiem, wulgarnych ataków, czy takich szkodliwych wypowiedzi, takich, o których mówiliśmy wcześniej, to każda nawet, nie wiem, niepochlebna opinia, czy nawet wątpliwości co do tego, jak pewne rzeczy są realizowane, będzie dodatkowo i szczególnie boleć, ponieważ to jest przecież najważniejsza rzecz w moim życiu i nie mam nic obok tego. I wydaje mi się, że promowanie takiego wizerunku, które mam wrażenie, że też jest widoczne w niektórych tego rodzaju aktywizmach, tak, tym osobom tak naprawdę szkodzi po prostu, nie? Bo są to osoby, które, w sensie, bo jest to zabieg, który przewrażliwia, a raczej czyni szczególnie wrażliwym na potencjalne problemy, które można napotkać. I to nie jest usprawiedliwianie oczywiście tego, że niektórzy ludzie dopuszczają się absolutnie karygodnych zachowań wobec takich osób, ale niepotrzebnie, mam wrażenie, unadwrażliwia to po prostu pewne osoby na tym polu i też możemy powiedzieć, co na ten temat myślisz. Wiesz co, ja myślę, że tu należy jakby dwie kwestie, to znaczy rozróżnić może dwie kwestie. Bo ja pamiętam z ciebie sprzed kilkunastu, Boże, za chwilę będzie kilkudziesięciu lat, kiedy, bo to jest taki moment, kiedy szukasz siebie, starasz się z tobą pogodzić, to rzeczywiście to może wychodzić na pierwszy plan. Bo to jest po pierwsze kwestia, ja będę mówił na własnym przykładzie, kwestia mojej seksualności, która na początku była dla mnie totalnie niezrozumiała, tak? Co się w ogóle ze mną dzieje? No ci wszyscy chłopaki biegają za dziewczynami, a ja bardzo chętnie bym biegał za nimi, a nie za tymi dziewczynami. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz,
jakby oswajanie się z tym, jakaś rozmowa z psychologiem, jakaś rozmowa z specjalistą w tym temacie, tak? I to rzeczywiście może być tak, że to wychodzi na pierwszy plan. Natomiast, i to jest bardzo ważne, to wiesz, trochę na zasadzie, nie wiem, jak przeżywamy jakąś traumę, trudną sytuację, coś się zadzieje, to też w którymś momencie przez jakiś czas naszego życia wychodzi na pierwszy plan. I to jest oczywiste i ja to rozumiem, że dla młodego człowieka, który szuka siebie, próbuje siebie nazwać, to może być kwestia pierwszoplanowa i należy to uszanować i nie należy tym szafować. Ale, no i tu niestety pojawia się to drugie ale, że jeżeli chodzi o te różne środowiska, które próbują sobie jeździć na nas lub po nas, są od lewa do prawa, umowne lewa do prawa, bo to ani lewica, ani prawicy nie ma, to kiedy oni się tam w Sejmie kłócą, wykłócają się w różnych programach, wykłócają się w różnych wywiadach, że LGBT tak, ostatnio tam oglądałem wypowiedzi na przykład pani Senyszyn, i tak dalej, śmianie się, bo ktoś powstał, zaczął mówić o żołnierzach wyklętych i ktoś wstał z szacunku, bo tak to widzi, tak to wierzy, tak postrzega to. No i pani Senyszyn tu się śmieje, to rozpukł, w ogóle kompletnie niepoważna sytuacja, ale zmierzam do czegoś innego. Mam wrażenie, że niektórzy sobie nie zdają sprawy z tego, co można politycznie wokół nas zrobić. I politycznie jedna i druga strona robi rzecz fatalną. Bo kiedy lewa strona próbuje się, że tak powiem, na nas prześlizgnąć, właśnie Margot była bardzo popularna i tak dalej, dlaczego tak samo, to nie jest, że ja się upominam, to mówię o faktach. Dlaczego tak samo nie da się, że tak powiem, pokazać tęczowych społeczników? Bo was no, nikt kto nie bije. Normalny będzie, bo nas nikt nie bije. Tak. Bo zajmują się śmierdzącymi bezdomnymi, ale, tak? Ale, bo zajmują ale, tak. się pracą ubóstwa, bo i to jest kompletnie, wiesz, jest bardzo maleńkie grono polityków, którzy na przykład senator Artur Dunin, trudny człowiek, no jest politykiem, nie ma ludzi idealnych, każdy ma jakiś problem, ale to jest cudny społecznik, który zawsze do nas przychodzi, zawsze nam chętnie pomaga i tak dalej, wie, czym się zajmujemy, tak? Co robimy i on chętnie nam w tym pomaga, ale że tak powiem, ale wiesz, to jest, ale była inna wydaje mi się, pozwól, że nie będę jej wymieniał nazwiska, której chyba przestało się opłacać z nami pokazywać. Tak? Ale to jest dokładnie to. Wiesz, to jest tak naprawdę, wydaje mi się, że dokładnie to, że no właśnie nikt was nie bije. W waszym wizerunku, w tym, co robicie, nie ma możliwości wywołania gniewu u odbiorców, a chciałbym przypomnieć, tak. że gniew jest najbardziej, z racji tego, że jest najbardziej zaraźliwą i mobilizującą do działania emocją tak. psychologicznie, to najłatwiej zbija się na nim kapitał polityczny. Nie na strachu, tylko tak, właśnie tak, na gniewie. I jeżeli, a Margot tak, wywoływał tak. gniew, prawda? Więc jeżeli tak. pokazując ja was... Ja ci powiem taką rzecz. Nie wiem na ile, bo nie miałem ostatnio czasu, bo ja tu miałem dni otwarte, po dniach otwartych ogrom sprzątania, załatwianie różnych spraw i tak dalej, i tak dalej. Teraz muszę załatwiać pieniądze na kolejny czynsz naszego hostelu interwencyjnego. Anyway, coś tam padło, że w Połódzkim Marszu Równości ktoś został pobity, tak? I mówi się o tym, że został pobity, wylądował w szpitalu, tylko nikt nie powie, dlaczego on został pobity. To znaczy nie, żebym usprawiedliwiał powód pobicia, bo każda agresja jest zła. I to jest oczywiste. Z lewa, z prawa, ze środka, z góry, na dół jest zła. Nieważne. Bicie kogoś jest naruszeniem jego sakralnej wartości jako człowieka, tak? Ale nikt już nie powie w mediach, a wiem to z wiarygodnych źródeł, że chłopak, który został pobity, wyzywał tych gości, którzy go pobili, od dresiarzy, pałarzy i różnych innych takich, tak? Gdyby połączyć, skleić ze sobą te dwie informacje, no to nie byłoby to zbyt atrakcyjne. I to jest niestety prawda. I to mnie boli, tak? Że nie tyle czasami media jadą na emocjach właśnie o tym gniewie, tak? Jak można było w ogóle i w szczególe, tak? Tylko też nie do końca zawsze posługują się prawdziwymi, że tak powiem, hasłami. Ja i tak Bogu dziękuję,
nie wiem, czy Bogu, czy swojej zawziętości, że media się gdzieś tam nami w miarę jakoś interesują, to znaczy lokalna telewizja Toja, czy Gazeta Wyborcza, bardzo chętnie nam pomagają, tylko że to jest od blisko 2 lat próba zainteresowania innych, większych, mainstreamowych tych, no i czasem przyjdą tam, nie, 30 sekund, bo Tęczowi, pamiętam, co to było cudne, nie, Tęczowi społecznicy odmieniają tolerancję przez różne przypadki, dlatego rozdają żywność ubogim i bezdomnym, koniec relacji, nie? No, co to znaczy przez różne przypadki? W ogóle trudno jest się przebić z taką normalną... Ja też rozumiem, że media rządzą się swoimi prawami i tak się cieszę, że medialnie jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, bo niektórzy tutaj w Łodzi się boją, mówią mi... Nawet ktoś tam w urzędzie mówi, pani Mariusz, ja się boję lodówkę otwierać, bo otworzę i pan tam wyskoczy. Nie? I to mnie cieszy, tylko martwi mnie to. Nie dlatego, że mam straszne parcie na szkło, bo mam parcie na szkło po to, żeby móc więcej osobom pomóc, żeby o naszej akcji było głośniej, żeby tutaj, żebyśmy mogli, nie wiem, kolejny hostel interwencyjny postawić, o ile będzie taka potrzebna. Na tym polega moje parcie na szkło i ludzie nie chcą się zainteresować, media nie chcą się zainteresować taką zwyczajnością, taką normalnością. Ktoś mi powiedział, wiesz co, wy jesteście zbyt normalni, zbyt tacy codzienni. Ale wiesz co, ale to jest dokładnie racja, wiesz, to mi się wydaje, że to jest dokładnie racja, że nie ma sensacji, tak? No a media działają tak, jak działają. A poza tym, tak jak mówiłem w świetle tego, że niektóre ruchy aktywistyczne nie chcą sprzedawać wizerunku osób z mniejszości seksualnych jako normalnych, tylko właśnie jako nienormatywnych, tak. Jako kogoś, kto jest wyjątkowy, kto jest inny niż wszyscy i dzięki temu może stać w kontrze do normy, ponieważ norma jest czymś, byłaby czymś z założenia złym, a taki wizerunek jest... Ja przeprowadzałem wywiad to było nie wiem, rok temu, czy 2 lata temu z pewną posłanką i pewna posłanka, też nie będę jej robił reklamy, ani antyreklamy, ale to można odnaleźć na Facebooku, 2 lata temu, to było chyba w 2019 roku. I ona mówi, a po co edukować? Po co w ogóle o tym mówić? Mamy wejść, rozwalić społeczeństwo, rozpieprzyć. No oczywiście użyła kilka innych bardzo interesujących i nobliwych słów, jak na posłankę przystało. I tak tam mówię, włączyłem, kazałem włączyć kamerę, mówię, kobietą, mówię, czy ty wiesz, co ty mówisz? Ty wiesz, że przez takie właśnie agresywne rzeczy my sami ściągamy na siebie agresję. My sami, dla widzów, którzy się zastanawiają, co ja tak wyciągam co jakiś czas tą rękę, ja włączam i włączam wiatrak, który mnie chłodzi, bo tutaj słońce mnie pali. Tak, więc to jest, myślę, że całkowicie zrozumiałe przy obecnej temperaturze. My sami jesteśmy odpowiedzialni za tą agresję, w tym sensie, że idźmy w dialog. Naprawdę to jest możliwe. Ja, wiesz czego, Szymon, ja bardzo żałuję. Ja bardzo żałuję tego, że ja nie mogę powiedzieć o wszystkich osobach publicznie, z którymi ja współpracuję, którzy nam pomagają i pomagają konkretnie. Przychodzą, dają pieniądze, wpłacają w ogóle jako ktoś inny na konto, w ogóle kombinatoryka stosowana, bo gdyby się okazało, że ten czy inny człowiek pomaga tęczowym społecznikom, to by był wielki skandal. Byłaby wielki w ogóle, jak ty możesz, nie? Tak jak kiedyś padło hasło w stosunku do innego duchownego, albo ty rozdujesz bułki z pedałami, nie? No to pamiętam jedną z odpowiedzi, że no ja sobie nie przypominam, żebym rozdawał bułki z rowerami. No. Więc, no tak, ja myślę, że ja też myślę, że całkowicie no, o to się to rozbija, tak? O to, że na pewnych rzeczach daje się zbijać popularność i kapitał polityczny, a na innych niekoniecznie. Wiesz co, chciałem też wrócić jeszcze na koniec do hostelu, który przed chwilą ponownie wspomniałeś, ponieważ też w ogóle wprowadzamy nową rzecz, będą w rozmowach pytania od patronów. To jest w ogóle zachęcam wszystkich patronów, którzy ewentualnie, albo tych, którzy by chcieli zostać patronami, tym bardziej, ponieważ patroni chcieli się dowiedzieć konkretnie od ciebie w tym momencie, po pierwsze, jakie są kryteria otrzymania pomocy w hostelu. Ponieważ tak jak zaznaczałem, nie jest to hostel wyłącznie dla osób LGBT, tylko ogólnie dla osób potrzebujących, ale jak to działa, na jakiej zasadzie oceniacie i jakimi kryteriami się kierujecie przy przyznawaniu pomocy, ponieważ wiadomo chyba też, że też nie wiem, może mi się wydaje, ale pomóc wszystkim fizycznie się chyba po prostu nie da, prawda, więc jakimiś kryteriami też się chyba trzeba kierować. Wiesz co, jeżeli chodzi o hostel interwencyjny, ja odpowiadam za przyznawanie pomocy, ja się zajmuję w ogóle tą działką socjalną.
I zasada jest prosta, że generalnie co do zasady, to nie wiem, raz czy dwa razy zdarzyło mi się odmówić, ale przyjmujemy do hostelu każdego. Ale jest jedna bardzo prosta rzecz, która świetnie weryfikuje postawę człowieka potrzebującego, bo musimy pamiętać o tym, że ci ludzie potrzebujący znaleźli się w różnych sytuacjach życiowych, znaleźli się z bardzo różnych powodów, jednym z nich na własne życzenie. I teraz, co weryfikuje człowieka? W jaki sposób to weryfikować? U nas są cztery zasady funkcjonowania w hostelu. Po pierwsze, praca na rzecz hostelu. Jest taki czas, taki moment, kiedy stajesz na nogi, kiedy cię musimy wyprać, czasami wyleczyć, bo ktoś tam jest ze stopami. Najczęściej osoby bezdomne, które jakiś czas są na ulicy, mają bardzo duży kłopot ze stopami. Więc trzeba je wyleczyć. Tak, to są różne odparzenia, nieodparzenia. No, bardzo różne są to sytuacje. Więc trzeba to jakoś... To znaczy, to nie jest tak, że te osoby nie mogą chodzić. One chodzą, tylko wymaga to jakiegoś zaleczenia. I dwa razy w tygodniu praca na rzecz hostelu i jego sprzątanie oraz pomoc przy akcjach charytatywnych. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, korzystanie z pomocy psychologa, terapeuty, ponieważ my taką pomoc też świadczymy. Ja tu bym się na tych dwóch kwestiach zatrzymał. Jeżeli ktoś ma problem z pracą dwa razy w tygodniu, ociąga się, nie chce mu się wstać i przy okazji odmawia mi tego, żeby skorzystać z pomocy psychologa, która jest kwestią obowiązkową. Ja podpisuję kontrakt z taką osobą, kontrakt pomocowy, kontrakt socjalny. Jeżeli ta osoba neguje mi pracę i pomoc, przyjęcie pomocy psychologicznej, okej, okay, jestem w stanie chwilę zaczekać, bo okej, okay, rozumiem, trzeba się zaaklimatyzować i tak dalej, tylko to nie trwa wiecznie. Jeżeli ktoś neguje mi pracę i neguje pomoc psychologiczną, to ja wiem, że ja takiej osobie nie pomogę i muszę ją poprosić, aby z hostelu się wyprowadził. Każda osoba, która ląduje w hostelu interwencyjnym, jak sama nazwa wskazuje, interwencyjnym, czyli wylądowałeś dlatego, wylądowałeś tutaj dlatego, że coś się w twoim życiu wydarzyło nie tak. A każda taka sytuacja, w której lądujesz na ulicy, doświadczyłeś przemocy i tak dalej, wymaga terapeutyzacji. To jest oczywiste. Każda negatywna sytuacja, nawet śmierć kogoś bliskiego, męża, żony, dziecka czy partnera, partnerki, wymaga bardzo często, zwłaszcza jeżeli z kimś byliśmy bardzo blisko emocjonalnie, wymaga terapeutyzacji, a jeszcze bardziej wymaga terapeutyzacji, jeżeli od takich bliskich osób jak mama, tata, brat, bliscy doświadczyliśmy przemocy, to zostawia ślad na psychice. I korzystanie z pomocy psychologicznej, terapeutycznej jest po prostu obowiązkiem. Jeżeli ktoś to neguje, to ja proszę, żeby taka osoba opuściła hostel. Dlaczego? Dlatego to jest ta sama zasada, co w szpitalach psychiatrycznych. Jeżeli w szpitalu psychiatrycznym pacjent neguje terapię, to się takiego pacjenta zwalnia do domu. Dlaczego? Dlatego, że on dezorganizuje całą grupę. My tutaj mamy co środę spotkania, tak? Rozmawiamy, mówimy o tym, co się zadziało w przeciągu całego tygodnia, co się wydarzyło. Jest rozmowa też o relacjach, które się zadziały, o trudnych sytuacjach, bo przecież te się też zdarzają. Ten hostel jest takim obrazem, i hostel, i Stowarzyszenie Tęczowi Społecznicy jest obrazem społeczeństwa, bo jesteśmy tutaj bardzo różni. Uczymy się tutaj siebie nawzajem, tak? Uczymy się tego, że ktoś jest, bardzo nie lubię tego słowa, że ktoś jest inny, tak? Ktoś inaczej postrzega pewną rzeczywistość, ktoś ma inne poglądy i tak dalej. Więc jeżeli ktoś powyższy, czyli sprzątanie, czyli pracę i pracę terapeutyczną neguje, no to ja nie mam powodu tej osoby tutaj trzymać. Dlaczego? Dlatego, że pieniądze, z których się utrzymujemy tutaj jako stowarzyszenie, z których ja kupuję ludziom leki, jedzenie, bieliznę, inne rzeczy, które oni potrzebują, to są pieniądze społeczne, które dadzą mi ludzie. I ja ponoszę za to odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność
w tym stowarzyszeniu ponoszę za to ja, Mariusz Ławnik, ponieważ ja tym dysponuję. Ja chcę być uczciwy wobec społeczeństwa i chcę, żeby z tej pomocy skorzystali ludzie, którzy naprawdę jej potrzebują. Jedzenia nikomu nie odmówię, bo jedzenia się z zasady nie odmawia. Jeżeli przychodzi jakieś bezdomne na stoisko, co do którego mogę mieć różne wątpliwości, to no okej, dam jedzenia, bo jedzenia się nie odmawia, tak? Ale takie są zasady, tak to funkcjonuje i to musi tak funkcjonować, to nie są łatwe zasady, tak? Bo tak, wiesz, jak ktoś mi mówi, pamiętam, taka dziewczyna tutaj przyjechała, mówi, ja nie nadaję się do sprzątania, ja tylko do pracy umysłowej, ja mogę w biurze, tylko i wyłącznie dokumenty, bo ja tak mam i w ogóle. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, a ja jestem prezesem tego stowarzyszenia i mnie się też tu zdarza jeździć namiotem. Noszę te ciężkie różne kosze z tymi rzeczami, z jedzeniem, na stoisku, nie tylko rozdaję pizzę, ale smażę te kiełbasy, wydaję zupę. Przepraszam, ja nie jestem ani lepszy, ani gorszy od was, a ty nie jesteś ani lepsza, ani gorsza. Więc bierzemy się, albo bierzemy się za konkretną pracę. Przecież umówmy się. Szanowni Państwo, sprzątanie to jest coś, co robimy w domu. Przecież ten hostel to jest dom. My tu stworzyliśmy warunki domowe. Tu są kwiaty w oknach, są kolorowe pościele. Tu masz 10-15 różnych herbat do wyboru, które możesz sobie wypić. Tu masz swobodny dostęp do lodówki. To jest twój dom. I ten dom, do jasnej anieli, czasem trzeba posprzątać, tak? I nieważne, czy jesteś heteronormatywny, homonormatywny, binormatywny, masz poglądy konserwatywne, liberalne, to nie ma znaczenia, tak? To jest ważne, żeby nauczyć się funkcjonować jak w domu. I kolejna rzecz. Osoba, która rozpocznie pracę, ma prawo dalej u nas mieszkać, dalej jest przez nas karmiona, dalej może mieszkać, ale musi co miesiąc wpłacać to 500 zł. 500 zł to nie jest nawet coś, co pokrywa tutaj te koszty, bo my płacimy 6 tysięcy za czynsz miesięczny hostelu interwencyjnego, nie licząc jedzenia, leków i tak dalej, więc w sumie wychodzi około 20 tysięcy miesięcznie. Tylko to 500 zł ma wypracować w człowieku system comiesięcznego obowiązku płacenia rachunków. I ten człowiek musi się nauczyć, że jeżeli nie wpłaci, tak, to jest jasno powiedziane, jeżeli nie wpłacisz tych pieniążków, no to my musimy się pożegnać. I ktoś zada pytanie, ale dlaczego tylko 500? Osoba, która ma niskie wykształcenie, nie wiem, pracuje w jakiejś Biedronce, Żabce czy innych zwierzopochodnych sklepach, nie zarabia nie wiadomo ile. Też ma swoje jakieś potrzeby. Czasem by chciał kupić sobie, nie wiem, ciastko, loda i tak dalej. No przecież tu nikt nie jest więźniem, tak? I to tylko 500 zł ma mobilizować człowieka do tego, żeby sobie pieniądze odkładał po to, żeby wynająć jakąś choćby maleńką kawalerkę, bo wynajmując kawalerkę, trzeba ją czasem doposażyć, bo nie wszystko zawsze jest. Trzeba zapłacić kaucję. Często wymagają kaucji na przykład dwumiesięcznej. Łodzią, ale, że tak powiem, lokale tutaj najtańsze też nie są, tak? Więc generalnie przygotowujemy takiego człowieka na nowo do życia, ma prawo, że tak powiem, korzystać ze wszystkiego. Kiedy tylko jest potrzebna pomoc psychologiczna, niech z nich korzysta, to po to tutaj jest. Jeżeli jest jakiś problem, niech przychodzi, ale są zasady. I wracając wprost do twojego pytania, w jaki sposób to weryfikujemy? Właśnie w taki, poprzez pracę. Jeżeli komuś się nie chce pracować, my nie jesteśmy ośrodkiem dla bezdomnych, takim typowym miejskim, czyli, brzydko mówiąc, nie jesteśmy przechowalni. Jasne. Znaczy to wydaje mi się, że jest to całkowicie zrozumiałe i to jest też takie chyba no, zdroworozsądkowe podejście, prawda, ponieważ bo pomoc ludziom zawsze, no, wiadomo, że czasami jest to taka pomoc, która jest nagła, potrzebna, w sensie potrzebna nagle i ona wymaga właśnie jakiejś interwencji, prawda, ale w jakikolwiek długotrwały sposób musi być to na zasadzie angażowania tej osoby do życia, prawda, i do brania odpowiedzialności też za coś. Ja mogę mieć prośbę do widzów?
Więc tak, generalnie myślę, że będzie to też jest dobry moment na zakończenie ogólnie tematu i tak z mojej strony jak najbardziej bardzo dziękuję za udział. Myślę, że rozmowa była bardzo ciekawa i też zapraszam do komentowania i do komentowania tego, co tutaj padło, z czym się zgadzacie, z czym się ewentualnie nie zgadzacie. Przypominam, że linki te, o których wspominałeś, będą dostępne w opisie i oddaję jeszcze głos na koniec i zapraszam do zadania pytania, które chciałeś tam przekazać. Okej, to znaczy tak na początku, to ja mam ogromny niedosyt rozmowy. No tak, króciutko żeśmy pogadali w ogóle. To byś mógł skończyć o 15, to jest nieważne. Jest 16. Ja mam ogromny niedosyt. To, co jest ciekawe, to to, że tak na marginesie, to to, że szybciej jestem w stanie, czy bardziej jestem w stanie dogadać się z osobami, które mają bardziej konserwatywne poglądy. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Z osobami o tak zwanych lewicowych, czy tak zwanych lewicowych poglądach jakoś, nie wiem, trudniej. I wcale nie dlatego, że jestem lewicowy i nie ma o czym gadać, bo absolutnie nie jestem, a przynajmniej nie w taki sposób, jak to dzisiaj obecna lewica pokazuje, bo powtórzę to po raz trzeci, lewicy w Polsce ani prawicy w Polsce nie ma, nie mamy czegoś takiego. Szanowni widzowie, jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest dobre, jest słuszne, że idziemy dobrą drogą, to prosimy was o wspieranie na naszej stronie. Liczę też, że może i w komentarzach znajdą się odpowiednie linki do wspierania. Pomagamy każdemu, nie pytając o to, jakie ma poglądy, już tym bardziej o to, jaką ma orientację seksualną, bo do czasu, kiedy ktoś nie zgłasza mi, że tu jest na poziomie orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej jakiś problem, to mnie to guzik obchodzi, jakiej ktoś jest w orientacji seksualnej. Więc jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest ważne i potrzebne, to proszę was o wpłaty, zarówno na konto, jak i na zrzutkę, ale też szukamy wolontariuszy. Szukamy wolontariuszy, którzy będą chcieli ponosić te garki z zupą, te wory z bułami, koszyki z bułkami, posmażyć trochę grilla i tak dalej, więc zapraszamy do szerokiej współpracy, ale też do rozmowy. Mnie znajdziecie jako Mariusz Ławnik w nawiasie Święty Mikołaj, tak, bo w Boże Narodzenie jestem Świętym Mikołajem, w ten sposób mnie znajdziecie, ja chętnie porozmawiam i bardzo się cieszę z tej rozmowy. Długo na nią czekałem, byłem bardzo ciekaw, mam ogromny niedosyt i na koniec powiem tylko tyle. Nie sposób rozmawiać z kimś po to, żeby go przekonać. To nie przekonujmy siebie o słuszności naszych własnych poglądów, bo nie ma to sensu. Otwórzmy swoje serce, otwórzmy swoje umysły do tego, żeby się wzajemnie zrozumieć. Jeżeli natomiast jesteś osobą, która potrzebuje pomocy, która straciła pracę, nie wiem, dom, dach nad głową, cokolwiek się wydarzyło, potrzebujesz pomocy, my chętnie je udzielamy, nawet bardzo często wysyłamy paczki żywnościowe, nie wysyłamy pieniędzy, ale wysyłamy paczki żywnościowe czy z odzieżą, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast jeżeli jesteś osobą transpłciową, czy osobą homoseksualną, czy biseksualną, która, nie wiem, szuka siebie, czy doświadcza z tego tytułu przemocy, a potrzebuje po prostu pogadać, czy potrzebuje pomocy, wbijaj do nas na naszego fanpage'a. Natomiast jeżeli jesteś psychologiem, jesteś seksuologiem, psychiatrą, który chciałby społecznie się poudzielać i pomagać osobom, niezależnie od wszystkiego, kim jest, co reprezentują i tak dalej, to również bardzo serdecznie ciebie zapraszam. Dla mnie to był ogromny zaszczyt móc porozmawiać wreszcie z Michałem i pozdrawiam innego Michała. Z Szymonem, Michała, ale tak. Michała Kozłowskiego też pozdrawiam, który już przestanie w końcu mnie pytać, kiedy porozmawiasz z Michałem, tylko obawiam się jednej rzeczy, że on będzie teraz pytał, a kiedy znowu porozmawiasz z Michałem. Tak, z Szymonem, ale owszem, tak, jak najbardziej. Znaczy... Szymon, nie Michał, ale to drobny szczegół. Ja wiem, jest po dwóch godzinach mogą nam się takie rzeczy mylić, jest to całkowicie uprawnione. Ja ze swojej strony, a propos tego nieprzekonywania siebie nawzajem, to w sensie dodałbym do tego tylko tyle, że w sensie co do kolejnych kroków, to możemy już się tu nie do końca zgadzać, ale absolutnie się zgadzam, że pierwszym krokiem do czegokolwiek musi być wzajemne zrozumienie, bo bez tego w ogóle nie ma sensu przedstawiać swoich racji czy czegokolwiek takiego, ponieważ bez tego zrozumienia. Tak, no, dokładnie tak. Także raz jeszcze
dziękuję. Oczywiście linki, o których wspomniałeś, też tam będą w opisie i przypiętym komentarzu. I raz jeszcze dziękuję po prostu i do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Hej. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym Mariusz opowiada o tym, jak w ramach ich działalności wygląda współpraca z duchownymi różnych wyznań oraz dlaczego całkowicie świadomie nie zwraca się do arcybiskupa Jędraszewskiego per biskup, tylko per pan oraz czy na pewno jest to dobry pomysł, to zapraszam na grupę specjalnie dla patronów, na specjalną grupę dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów możecie znaleźć także streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.